Suwałkach odbyła się już 28. odsłona Pucharu Polski w karate Kyokushin. Wśród zawodników z 34 klubów z całego kraju znalazło się 4 reprezentantów limanowskiego klubu karate Kyokushin. Występ podopiecznych Zbigniewa Golińskiego można zaliczyć do bardzo udanych. W wyniku to zawsze się trener i studer się będzie cieszył, chociażby w wyniku nie było, też będzie się cieszył. 2 brązowe medale zdobyli walczący w najcięższej kategorii wagowej Marcin Guzik, który bronił zdobytego w ubiegłym roku złota, i jego imiennik Marcin Mruzek, który startował w kategorii minus 75 kg. Rok temu było pierwsze miejsce, w tym roku no niestety nie udało się, w półfinale miałem dość ciężką walkę z Łukaszem Lemieszką, z zawodnikiem z Ełku. Już kiedyś się z nim biłem 4 lata temu na Mistrzostwach Polski Juniorów w Katowicach. Tam też przegrałem, na razie bilans jest 2-0 dla niego. No, zobaczymy, jak będzie w przyszłości. Będę się starał, żeby odrobić tą stratę i wyjść na prowadzenie. No przede wszystkim ten sezon 2011 jest takim moim etapowym przeżyciem, ponieważ pierwsze zawody były w Leżajsku międzynarodowe, gdzie również zająłem 3 miejsce. Potem dzięki temu załapałem się na kadrę Polski, gdzie mogłem doszlifować swoją formę właśnie przed Pucharem Polski, gdzie zdobyłem 3 miejsce. W Pucharze Polski wystartowali także Rafał Puch, dla którego był to debiut w gronie seniorów w formule Kumite Full Contact, oraz Anna Kądziołka, startująca w kategorii poniżej 65 kg. Oboje zakończyli swój udział w Pucharze Polski na samym wstępie zawodów. Jak sami jednak przyznają, cenne doświadczenie zdobyte w konfrontacji z najlepszymi zawodnikami z całej Polski z pewnością zaprocentuje w przyszłości. Myślę, że było dobrze, były to moje pierwsze tak poważne zawody i walka mi już była ciężka i zabrakło mi trochę szczęścia w ostatnich sekundach. Tak, myślę, że było dobrze i mam nadzieję, że za rok albo nawet w przyszłych zawodach będzie lepiej. Zawodnik był bardziej chyba doświadczony, no, silniejszy był ode mnie, no, starałem się coś wykombinować, no ale jak widać nie udało się. Mamy o tyle fajny, na dzień taki, można powiedzieć, układ, że wspiera nas dobrze miasto, starostwo powiatu również docenia. Mamy tą salkę dojo, jak Państwo widzą, drugą salę dużą, po prostu rozwijamy się, robimy, myślę, dobre karate i kaokyokushinkai. Grzegorz Szpak, TV 28.